貯金が趣味は？計画的。35にして実家暮らし。家族思い。彼女いない歴35年。仕事熱心。これって詐欺じゃないのか？解釈の問題です。はじめまして、天野しずく健太郎です。はじめまして、今井直子です。箱入り息子の恋。いや、本当にお綺麗ですね。なあ、健太郎。こんにちは、ステイストロネ、かわいいブロネット、イビタンバズメルセンジドラメ、ハクユリムスコの恋。ハクユリムスコの恋とプラベットグジンネ、フィルムオパパダヨンツェオ35-letnim カンタロ、トゥルポミモミエンツェゴチャスオニグディネザスナウプラブディベイミウォシチ。ニピヨンツ、ニパロンツェ、サブディネスペンザフプラツェ、イディノイグロズレフコンソングリナコンソーリ。Starzejący się rodzice, martwiąc się o przyszłość syna, postanawiają w tajemnicy uczestniczyć w spotkaniu Omei, by znaleźć dla syna kandydatkę na żonę. Postawiony pod ścianą Kentaro zgadza się na spotkanie, jednak nie wszystko idzie tak jak powinno. Naoko okazuje się być niewidoma i chociaż nie przeszkadza to Kentaro, ojciec dziewczyny nie uważa chłopaka za najlepszy materiał na zięcia i zakazuje im dalszych spotkań. Hakoiri Musuko no Koi to piękny, bardzo nastrojowy film poruszający problem niepełnosprawności, braku zrozumienia i izolacji wynikającej z niezdolności współżycia ze społeczeństwem. Kentaro, z góry negatywnie oceniony przez ojca Naoko, stara się zmienić swoje dotychczasowe życie. Niepełnosprawność dziewczyny zmusza go do otwarcia się na innych i zrozumienia własnych słabości. Film ogląda się przyjemnie, a dużym plusem jest fakt, że w przeciwieństwie do większości produkcji opowiada o ludziach już dorosłych. Jeżeli lubicie japońskie historie miłosne, mocno zakrepiane dramatem, to Hakoiri Musuko no Koi jest w sam raz dla Was. To wszystko w tym odcinku, dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Instagrama i Twittera, zachęcam do komentowania oraz subskrypcji i do usłyszenia!